Tak, chcemy skupić się na Bożym Słowie. Dlaczego? Wydaje się, że już je znamy. My ciągle jesteśmy pod obstrzałem tego, co szatan serwuje dla tego świata. I nawet jeżeli znamy to Słowo, to jest tak jak z chlebem. Musimy ciągle na nowo się nim żywić, dlatego że ono wystarcza nam na jakiś czas. My jesteśmy istotami zawodnymi, a poza tym ulegamy wrażeniom, ulegamy otoczeniu. Apostoł Paweł pisze o tym, że nawet kiedy znacie coś, ja znów chcę wam to przypomnieć, po to, abyście byli czujni. Dlatego, że łatwo zapomnicie, a szatan jest bardzo przebiegły i będzie próbował w miejsce prawdy wprowadzić was w błąd. I dlatego tak często czytamy te same fragmenty, chociaż Biblia jest dość gruba i zawiera wiele treści. Sięgamy do różnych z nich, ale często wracamy do tych samych. I ja też chciałbym dzisiaj, abyśmy razem przyjrzeli się fragmentowi z Ewangelii Mateusza, 11 rozdziału. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i przeczytam 28 wiersz. Ewangelia Mateusza 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Kto to jest? O jakich spracowanych ludzi tu chodzi? O tych, co przychodzą z pracy i no, są zmęczeni? Czy Jezus był też spracowany? Myślę, że kiedy zreflektujemy się troszkę głębiej nad tym, to stwierdzimy, że no, Jezus był zmęczony. Wiemy o tym, że na przykład podróżą, kiedy Sychar usiadł przy studni i spotkał się z Samarytanką, on był tam zmęczony. W łodzi zasnął, bo był już zmęczony. On się eksploatował. Natomiast nie o tego typu spracowaniu tutaj jest mowa. Pan Jezus zwraca uwagę zawsze na rzeczy najważniejsze i mówił o wiele poważniejszym spracowaniu. Temu fizycznemu spracowaniu ulega każdemu z nas i jest to naturalny proces fizyczny związany z naszym ciałem i naszymi ograniczeniami. Natomiast tu Pan Jezus mówi o braku satysfakcji, o zmęczeniu wewnętrznym, psychicznym, w duszy, nie fizycznym. Ja bym to jeszcze inaczej określił jako znużenie albo znudzenie. Takie po prostu wewnętrzne wypalenie. Czy każdy ulega takiemu wewnętrznemu zmęczeniu, kiedy mówi, ja już mam dość, nie, jestem, mnie już nic nie interesuje, albo gdzieś zatraca swój kierunek i czuje się wewnętrznie duchowo zmęczony? Myślę, że to dotyka każdego z nas. Dlatego, że jest to element związany z naszą grzesznością, ale nie każdy się do tego przyznaje. A zwłaszcza w tym świecie jest raczej moda na to, żeby prezentować się jako niezniszczalny, jako zwycięzca, jako człowiek sukcesu i to jest takie naczelne hasło. Przy innej okazji Pan Jezus też wzywał, tu mówi, wzywa tych, którzy są spracowani. W innym przypadku mówił, przyszedłem wzywać grzesznych. Czy to oznaczało, że niektórzy byli grzeszni, a niektórzy nie? On przyszedł wzywać tych grzesznych? Nie, oczywiście wiemy na podstawie Pisma Świętego i życia i różnych innych przesłanek, że każdy z nas jest grzesznikiem i każdy popełnia wiele, wiele zła. Ale Pan Jezus przyszedł wzywać tych grzesznych, którzy się do tego chcieli przyznać. Bo on przyszedł rozwiązać ten problem, jeżeli ktoś mówi, ja nie mam problemu, no to wiemy o tym, że Jezus się nie narzuca. Przyszedł do obciążonych, do niezadowolonych, do tych, którzy przyznają, że czegoś istotnego im w życiu brakuje. Ludzie pracują nad osiągnięciem tej satysfakcji, osiągnięciem jakiegoś relaksu, komfortu, zadowolenia, jakiegoś już odpocznienia. Kojarzy mi się tu ten człowiek, który też wysiłek włożył, miał olbrzymie plony, pobudował stodoły i powiedział sobie, no teraz to ja będę miał odpoczynek, teraz to będzie z górki, będzie lekko, będzie fajnie wreszcie.
Niestety znamy tą historię, o której Pan Jezus opowiada. W jednym momencie te jego mrzonki się urwały. W liście do Efezjan, w 6 rozdziale i 12 wierszu czytamy o tym, że żyjemy w otoczeniu czy w środowisku władz ciemności, złych duchów. Oprócz Boga wiemy o tym, Pan Jezus mówił, że jest tylko dwóch Panów, oprócz Jego miłości, dobroci, Jego przesłania, Jego serdeczności dla człowieka, jest szatan i jego współpracownicy. I my żyjemy w środowisku takich władz ciemności i złych duchów. I one nie tylko sobie są, ale ich celem jest niszczyć człowieka. I wiele razy to też Pismo nam o tym mówi. I między innymi dlatego, jeżeli człowiek w swoim życiu jest zmęczony ze względu na to, że po prostu on te duchy, złe duchy i szatan nie daje człowiekowi tak głębokiego szczęścia i tego głębokiego wytchnienia, które mógłby powiedzieć, tak, to jest to, jestem spokojny. W innym miejscu, w Księdze Izajasza, 57 rozdziale, wiersze 20 i 21, czytamy, że nie ma pokoju dla bezbożnych. A więc krok po kroku możemy odkrywać, że Pan Bóg odsłania nam, że źródłem tego zmęczenia, niezadowolenia jest grzech człowieka i to on powoduje, że człowiek nie może mieć pokoju. Wiemy o tym, że w przeciwieństwie do tego Jezus mówił wiele razy o pokoju, który On przyniósł i powiedział, że tego pokoju nie ma nigdzie w świecie, ale On go daje. On jest gotów go dać i chce go dać. Czyli Pan Jezus mówi o spracowanych i mówi o obciążonych. A znów, czy obciążeni są tylko niektórzy? Każdy, kto ma do czynienia z grzechem, każdy, kto grzeszy, zna ten rodzaj obciążenia. Bo grzech przynosi to obciążenie. Ja myślę, że nawet my, jako ludzie odrodzeni, którzy zostaliśmy wyrwani z niewoli szatana, za każdym razem, kiedy nie chodzimy w Bożej obecności i w poddaniu Bogu, jesteśmy obciążeni. Grzech, zresztą no, Pismo znów to wiele razy mówi, grzech nas obciąża, usidla. I w jakimś stopniu to przesłanie jest też dla tych, którzy ten główny ciężar z siebie złożyli, ale jeszcze co jakiś czas znów się w jakimś stopniu jemu poddają. A więc myślę, że jest to lekcja też dla większości z nas. Czym człowiek bywa obciążony? Tych rzeczy jest wiele, tak? Wiele jest różnych rodzajów grzechów i niewłaściwych postaw i myśli. Może jest grupa ludzi, która szczególnie jest obciążona poczuciem odpowiedzialności. Starają się być solidni, ale nigdy nie będą doskonali. I zdają sobie z tego sprawę. I jest im ciężko, bo chcieliby, a okazuje się, często nawet wyrażamy się tak znów przesadnie, jestem do niczego, ja nic nie potrafię, ja mam dość. To już jest taka reakcja desperacji, ale w takim przypadku szatan też straszy nas oczywiście, wykorzystuje każdą naszą słabość i on nas straszy, oskarża, chce, abyśmy byli obciążeni. Nigdy nie pocieszy, nigdy nie powie, jest dobra droga, nie ma nic dobrego do zaproponowania. W przeciwieństwie do szatana, Pan Bóg rozumie. On zna nasze słabości. Jezus dokładnie mógł się z nimi utożsamić, kiedy chodził tu w ludzkim ciele i wiedział, jak wielka walka to jest, kiedy szatan przypuszcza atak, kiedy szatan chce człowieka pokrzywdzić czy też zniszczyć. Pan Bóg rozumie nas i nam wybacza. A więc on ma zupełnie inne odniesienie, zupełnie inny cel i te spracowania i obciążenia On chce rozwiązać w naszym życiu, On chce to usunąć i tu właśnie o tym czytamy. Obciążeniem bardzo często, obciążenie człowieka i o dziwo w dzisiejszym tak rozwiniętym świecie, kiedy mamy o wiele, wiele wygodniejsze życie niż
wieki, wieki wstecz, praktycznie idąc stopniowo do tyłu przez wszystkie wieki, na pewno nam się żyje i mamy o wiele fizycznie, zewnętrznie mamy o wiele więcej przywilejów, ułatwień, a jednak cechą charakterystyczną naszych czasów jest troska. I to rzeczy materialne. Czy będziemy mieli co jeść? Czy wystarczy nam pieniędzy? Jak będzie później? Jak będzie na emeryturze? I troska o różne sprawy. I znów to Pan Jezus wychodzi naprzeciw temu obciążeniu i mówi, między innymi w Ewangelii Marka 4:19 zapisuje to, Pan Jezus mówi, nie troszczcie się. O co? O nic się nie troszczcie. O te wszystkie podstawowe wasze obawy, co będziecie jeść, co będziecie pić, co będziecie się ubierać, ani o cokolwiek innego, bo jest rozwiązanie, bo jest Bóg. Dla innej grupy ludzi może szczególnie takim obciążeniem może być lekceważenie. Może wydaje się, że to jest ucieczka od poczucia obciążenia, zlekceważenie po prostu sytuacji i napięć, czy jakiejś odpowiedzialności. Można podejść inaczej, po prostu tak sobie na luzie. Z tym, że no jednak mamy w sobie to poczucie tego, że kiedy coś zlekceważymy, nie wiem, nasze zdrowie, bezpieczeństwo gdzieś w pracy, na drodze, gdziekolwiek, kiedy zlekceważymy coś, to jednak pojawia się strach. No, jak jadę te 250 na godzinę, tam, gdzie jeszcze nie jest pewna droga wąska albo no, to nie jest autostrada, no to jednak strach się pojawi. A więc nawet lekceważenie nie jest rozwiązaniem i takim uwolnieniem od tych obciążeń, które mamy, dlatego że jest jednak, pojawia się obawa o konsekwencje. Może być, ktoś może iść w zaparte, po prostu no, robi się twardy jak kamień i on idzie w kierunku takiego zupełnego zakłamania. On będzie udawał, on będzie po prostu starał się żyć w świecie nierealistycznym, niedostosowanym do autentycznej sytuacji, ale taki człowiek pozbawia się naturalnego piękna. No bo jeżeli on kłamie sam siebie, innych, próbuje oszukiwać, manipulować, no to pozbawia się tego, co w naturalny sposób na przykład mają dzieci, bo one są takie naturalne, raczej szczere, mówią prawdę. Mówię o tych prawdziwych dzieciach, nie o tych już zniszczonych przez dorosłych. I to jest radość. Takie dzieci są o wiele wolniejsze, swobodniejsze. One nie mają tych obciążeń. Natomiast człowiek, kiedy wchodzi w takie manipulacje, niestety od tego obciążenia nie jest w stanie się na dłuższą metę uwolnić. To jest wchodzenie w świat pozbawiony głębokich, szczerych wartości. Tam potem już jest cała seria udawania, bycia kimś, kim się nie jest, oszukiwania. I to nie jest ciekawe życie. Oczywiście tam potem, żeby to wszystko w jakiś sposób obejść, no to są inne środki, które szatan podsuwa na poprawienie humoru, kielicha, na jakieś odsunięcie stresu, jakaś działka i tak dalej. Cała gama rzeczy, które podsuwa szatan. Jednym z takich przykładów, które tu przytoczę, to jeżeli na przykład on pragnie być z nią, czy posiąść ją, tylko ze względu na jej ładną buzię, albo jeżeli ona chce mieć jego, ze względu na jego szczególne zdolności, albo jego karierę, albo finanse, no to wcześniej czy później te atrybuty przestają mieć znaczenie. I dlatego wiele tak pięknych ślubów, więzi, par wspaniałych w tym świecie, okazuje się, że bardzo często w krótkim czasie pryska. Przestaje czar działać. Okazuje się, że to nie są
wartości, że to są rzeczy, na których nie można oprzeć swoich nadziei, swojego pokoju, swojego szczęścia. Pierwszy list Jana, 2 rozdział i 17 wiersz mówi nam o tym, że świat przemija razem z swoją pożądliwością. Czyli to wszystko, co jest zbudowane na pożądliwości, omamia przez jakiś krótki czas, na pewno nie do mety, krótszy, dłuższy dla kogoś, ale tak czy owak Pan Bóg odsłania nam prawdę, że ten świat i jego pożądliwość przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Tam jeszcze jest dopowiedziane, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Tak? Czyli to znów mamy zupełnie dwa odrębne obrazy. Pożądliwość na chwilę, na krótko. I później pozostaje rozczarowanie. Pan Jezus zna te obciążenia. On oczywiście nas stworzył, zna nas dokładnie, każdego indywidualnie. I mamy też zapis w tej Ewangelii Mateusza, w 9 rozdziale, to akurat dwie kartki wcześniej. Jak ktoś ma kartki, tam może je łatwo przewrócić. Nie wiem, jak sobie poradzą ci z komórkami. Można przesunąć, okej. Pan Jezus zobaczył w 9 rozdziale 36 wiersz. Zobaczył lud, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Pan Jezus zna te obciążenia, widzi dokładnie i zdaje sobie z tego sprawę i dlatego też wychodzi naprzeciw. Tak Bóg zwykł to robić. Kiedy człowiek jest w problemie, w potrzebie, Pan Bóg proponuje mu rozwiązanie. Zagubiona owca to jest dobry przykład takiego prawdziwego zagubienia. Pies jeszcze znajdzie drogę do domu, ale owca, czyli nie ma szans. Owca, zresztą mamy powiedzenie błędna owca, nie? Czy się tu kręcisz jak błędna owca, po prostu gdzieś w kółko i nie wiesz w ogóle gdzie i jak, którędy. I tacy są ludzie bez Boga. To jest to obciążenie. W Księdze Jeremiasza, 31 rozdział, 21 wiersz przekazuje nam myśl Boga, bo Pan Bóg nie tylko w osobie Pana Jezusa myślał o ludzkich obciążeniach i trudach, ale oczywiście to jest ten sam Bóg i ten sam charakter. Jeremiasz 31, 25, Bóg mówi, pokrzepię każdą duszę zmęczoną. Jest rozwiązanie. Jesteś zmęczony, jesteś wypalony, gdzieś życie z ciebie uchodzi. To jest ciągła, stały plan Boga dla człowieka. Jezus mówi o tym, że On dla tych obciążonych, spracowanych i obciążonych, On ma ukojenie. Co to jest ukojenie? Ukojenie to nie jest pozbawienie problemów. To nie jest pozostawienie człowieka w jakiejś bańce, w której żadne trudne okoliczności go nie spotkają. Ale ukojenie jest rozwiązaniem problemu poprzez otuchę, poprzez kierunek, poprzez siłę, zachętę, prawdziwą wartość, nadanie sensu, poprzez wskazanie kierunku i drogi. Szukałem w słowniku, tam to się nazywa antonim. Ja nie używam normalnie tego wyrazu, taki raczej nowy jest dla mnie. Antonim, ale to jest przeciwieństwo. Przeciwieństwo ukojenia jest smutek, zmartwienie, ból, cierpienie. Może jest ci bliskie, które z tych określeń. Ukojenie to jest uczucie, to jest znów definicja słownikowa teraz. Ukojenie to jest uczucie ulgi i spokoju po ustąpieniu bólu, cierpienia, żalu. To jest to. Ukojenie to jest to, czego każdy z nas potrzebuje.
Nikt z nas i nikt na tym świecie nie może sobie z tym poradzić sam i tego wyprodukować. Jeżeli przyglądamy się różnym ludziom, to począwszy od tej samej wierchuszki, aż w dół możemy stwierdzić, że wszyscy ludzie mają problemy. Wszyscy ludzie są pod wpływem obciążeń, spracowania wewnętrznego, stresu, niepokoju. Nie ma wyjątku. Nie ma człowieka, który by mógł powiedzieć: słuchajcie, odkryłem, albo ja wiem, jak z tym sobie poradzić skutecznie i definitywnie. Oczywiście ludzie próbują coś radzić, ale wiemy o tym, że to są rady mało skuteczne albo tylko na chwilę, tak, na zasadzie chociażby tego narzeczeństwa, o którym żeśmy wspomnieli. Świat mówi podobnie, choć może nie mówi tego wprost, ale przez pokusę, tak bardzo chytrze, szatan znów stara się jakby dać wrażenie, że on jest w stanie dać coś na te bolączki, na te obciążenia, tak jak robił to w ogrodzie Eden i tak jak robi to przez cały czas, bardzo podstępnie. Ale potem niestety przychodzi rozczarowanie i rozpacz. Jeżeli ktoś poddaje się takiej pokusie, wiecie, bardzo stosunkowo dużo ludzi gra w jakiś rodzaj totolotka, loterii, jakieś gry i ma nadzieję, że jak wreszcie przyjdzie ten moment i te właściwe numery, ten właściwy wybór, to wtedy wszystkie problemy spadną i rozpocznie się prawdziwe życie. Ja tu kiedyś przytaczałem, bo kiedyś już dawno temu czytałem, taką informację czytałem, że to było już troszkę temu, ale to było w okresie międzywojennym i tam wziętych zostało pod uwagę 10 bodajże milionerów, jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Większość z nich, mimo swojego bogactwa albo z powodu swojego bogactwa, swoje życie przegrało, może w skrócie tak powiem, przegrało swoje życie, popełniając samobójstwo, gdzieś tam wchodząc w jakieś problemy nie do rozwiązania, ulegając nałogom, po prostu przegrane życie. Zresztą o ludziach, którzy wygrywali na loterii, też czytałem. Bodajże większość z nich, i to chyba zdecydowana większość, niestety miała spore, spore kłopoty w swoim życiu, mimo tego, że ich marzenia się spełniły. A więc tak to mniej więcej wygląda. Tak realizacja tego, co szatan pokazuje w sposób taki bardzo, bardzo godny pożądania, realizacją jest rozczarowanie i rozpacz. Wiecie, nikt w tym świecie, ani żadna instytucja, ani człowiek nie powie i nie zareklamuje i nie powie: kochamy cię, mamy dla ciebie coś dobrego, kochamy cię. Wiecie, no, gdyby ktoś tak powiedział, gdyby gdzieś jakaś reklama, ktoś to coś tam oferuje nam, gdyby tak powiedział, to zresztą od razu byśmy go wyśmiali. Bo wiemy, co pod tym się kryje, nie? Wiemy o tym, że po pierwsze nie ma tam dobrych intencji, a po drugie ci ludzie nie mają mocy, aby sprawić, że rzeczywiście nasze te głębokie potrzeby zostaną zaspokojone, a obciążenia zostaną usunięte. To byłby absurd. Natomiast kiedy Jezus mówi, kiedy Pan Bóg wyraża to i On nie obawia się tego wyrażać, nie obawia się, że On zostanie ośmieszony albo ktoś mu powie: no zaraz. Pan Bóg wiele razy o tym mówi i oczywiście nie tylko mówi, ale możemy widzieć dziesiątki, setki przykładów tego, że to jest prawda, że On ma moc, że On mówi: kocham cię i chcę ci pomóc, chcę cię wyratować, i On to czyni. I mamy tysiące, miliony przykładów w życiu ludzi takich jak my, kiedy ta Jego ratunek jest realizowany. Kiedy patrzymy na ten wiersz poprzedni, no, bo ja tak zacząłem od 28 wiersza, ale kiedy patrzymy na 27 poprzedni wiersz, który jest w jednym ciągu wypowiedzi Pana Jezusa, to ja przynajmniej i wydaje mi się, że to jest jakieś na pierwszy rzut oka bardzo dziwne powiązanie. No bo
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja wam dam ukojenie. I to dalej, co Pan Jezus tu mówi, wynika z poprzedniej Jego wypowiedzi. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Mi osobiście było bardzo trudno jak na pierwszy rzut powiązanie w tym wszystkim znaleźć, ale kiedy głębiej się temu przyglądałem, to zaczęło mi się to powoli układać. Pan Jezus wyraża tu myśl i prawdę, że uzyskanie tego ukojenia jest możliwe przez znajomość Ojca i Syna. O, to jest ciekawe. Ewangeliana 17:3 też Pan Jezus mówi, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest prawdziwe życie. No zaraz, poznanie kogoś jest prawdziwym życiem dla mnie? No tak, jeżeli to jest zwykły człowiek, to nie zmienia za dużo. Natomiast jeżeli poznajemy, jak wielki i niesamowity jest Bóg i jak wielki ma plan dla mojego życia i jak bardzo mnie kocha i jak bardzo przygotował dla mnie moje życie, aby było zwycięskie, aby było uwolnione od obciążeń i problemów, to rzeczywiście przychodzi ukojenie. U mnie to działa bardzo automatycznie. Nieraz jak mam jakiś niepokój, jakieś obciążenie, jest mi trudno. Pewnie dlatego, że nie pamiętam tak świeżo, że mam przecież wielkiego Boga, że idę na spotkanie z Nim, że On jest ze mną, że mnie nigdy nie opuści. Ale kiedy otwieram znów Jego Słowo i kiedy czytam po kolei, przyglądam, to ten pokój wraca. To ta radość, to spełnienie, to brzemię spada ze mnie. Przez poznanie Boga, jak jest dobry, jak jest niesamowity, my jesteśmy uwalniani i Pan Bóg odbiera od nas te wszystko obciążenia. No bo jeżeli taki Bóg jest moim Ojcem, jeżeli On jest ze mną, jeżeli mnie nigdy nie opuści, no to o co się martwić? My o tym często zapominamy. Jesteśmy w ferworze naszego codziennego życia i dlatego szatanowi udaje się nieraz te brzemiona na nas włożyć i musimy się z nimi borykać i męczyć. W pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale i trzecim wierszu z kolei czytamy, że wiemy, że Go znamy. Ja przepraszam, nie otwieram tych tekstów, dlatego że wiem, że i tak będę miał problem z czasem i na pewno bym zbyt daleko nie zaszedł. Mam nadzieję, że dzisiaj skończę, ale... Ale po prostu cytuję tylko, jeżeli ktoś chce, może sobie zanotować. Wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. I to znów wygląda na troszkę dziwne połączenie. Wiemy, że Go znamy, jeśli zachowujemy Jego przykazania? Bardzo łączy się to pięknie właśnie z tym, co żeśmy przed chwilką cytowali. Kiedy Go znamy prawdziwie, kiedy jesteśmy szczerzy przed Nim, kiedy jesteśmy w dobrej relacji z Nim, kiedy odkrywamy, kiedy odświeżamy i żyjemy tym, kim On jest, to automatycznie wchodzimy w wypełnienie Jego przykazań. Wtedy to staje się o wiele prostsze, łatwe, a nawet radosne. Wiecie, o ile łatwiej dziecku przychodzi posłuszeństwo, kiedy miał przed chwilą incydent z rodzicem, który na przykład dostał coś albo po prostu na nowo sobie przypomniał, że ten rodzic jest taki fajny albo że go tak bardzo kocha. Wiecie, to dziecko często jest takie szybkie do tego, żeby zrobić to, co normalnie trzeba go bardzo mocno prosić. Albo ma problem z tym. A więc Jan tu mówi, że to wychodzi automatycznie. Jeżeli widzę, że wypełniasz przykazanie, oczywiście jest też wariant faryzejski, ale teraz Jan pisze to z innej perspektywy. Kiedy ktoś ogląda Boga, przygląda mu się, wypełnia jego przykazania, bo widzi, co to jest, przecież to jest i dla mnie przede wszystkim dobre,
żeby to zrobić. Panie, dziękuję Ci, zaraz to zrobię. Co mam uczynić? Jak mam postąpić? Komu mam przebaczyć? Komu mam pomóc? Jesteś ze mną. Idziemy. Załatwimy to. W 28 wierszu, który czytaliśmy, można powiedzieć, że czytamy o tym, co możemy otrzymać, co Pan Jezus nam oferuje. Natomiast w tym następnym wierszu czytamy o tym, w jaki sposób to może być możliwe, bo to nie przychodzi automatycznie. Oczywiście Pan Bóg ma dla nas wiele wspaniałych rzeczy, ale On znów nie wpycha się i nie narzuca z tym, co ma do zaoferowania. A więc 29 wiersz, zerknijmy. Pan Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Wejście w czyjeś jarzmo. Ty, Pan Jezus, proponuje nam, no, wejście w czyjeś jarzmo to oznacza niewygodę, dostosowanie. No, najprostszy ten przykład jarzmo, no to znamy tą ilustrację i to jest chyba taka najbardziej klasyczna. Jarzmo w tamtych czasach zupełnie na porządku dziennym, czyli dwa zwierzęta sprzęgnięte ze sobą, dwa woły. Jest jeden i teraz ty jesteś dokoptowany jako drugi. Ten jeden jest ten, który ma prowadzić, który jest doświadczony, który wie już jak i gdzie się obrócić i kiedy stanąć i co zrobić. A ty teraz będziesz musiał dostosować się, zrezygnować z własnego pomysłu na to, jak iść i jak to zrobić. Wspólne jarzmo to wspólnota życia. No, takie dwa zwierzęta, one razem zaczynały pracę, razem dostawały jedzenie, razem kończyły, razem szły na odpoczynek, dostawały picie. To było wspólne życie. Pan Jezus używa tego przykładu, aby nam powiedzieć, że chce nas zaprosić do swego jarzma. I co jest piękną rzeczą, to On nie mówi coś takiego. Ja tu teraz będę z batem jako powożący albo prowadzący, ale ja w tym jarzmie już jestem. To jest mój styl życia. To jest moja osobowość. Ja nie tworzę nic sztucznego. Po prostu ja taki jestem. Ale zapraszam Cię, żeby to, co jest wolą Ojca, żebyś był taki podobny do mnie. I to jest sposób na to, abyś pozbył się swoich problemów. Po ludzku oczywiście jest to zupełnie kontrowersyjne i sprzeczne z cielesną, egoistyczną logiką. A to będzie nasz wspólny los. Ja będę cierpiał, będziesz cierpiał ze mną. Ja będę ciężko pracował, Ty będziesz ze mną. Ale nie martw się, Ci obiecuję, że Twoje brzemiona spadną z Ciebie. Jeśli poddajemy się w to jarzmo Jezusa z własnej woli, to ma miejsce, jest potrzebna pokora i uległość. Nie da się wchodzić w to jarzmo i chcieć po swojemu. I mieć swoją wolę, i mieć swój plan, i być mądrzejszym. Nie jest to możliwe. A więc to są bardzo cenne lekcje. To jest moment uznania autorytetu. To jest moment, kiedy porównuję Jego z sobą i najlepiej na trzeźwo i zdroworozsądkowo wyciągnąć wniosek. Pan Bóg nie chce, abyśmy postępowali w sposób abstrakcyjny i nielogiczny. I kiedy porównuję siebie z Jezusem, to po mojej stronie są same minusy. Nierzetelność, rzetelność pełna. Niewiedza albo często pomyłki, pełna wiedza. Ani razu żadnego błędu, ani zawahania. Moja miłość niepewna, słaba w niektórych trudnych sytuacjach, Jego stuprocentowa. Jego znajomość, moja niewiedza. Cokolwiek wezmę pod uwagę, to stwierdzam, że w tym jarzmie, to jest moim przywilejem,
aby być do Niego dołączony. I kiedy na szczerze porównam, kim jestem ja i kim jest On, to właściwą rzeczą jest uznanie Jego autorytetu. To nie ja będę tu kierował, to nie ja będę tu ustawiał, rządził i wywierał presję. To jest kwestia wyboru. Czy zaufam swojej niepewności, czy Jego charakterowi i Jego niezmienności? Czy jestem gotów być cichy i pokorny? Czyli wchodzimy tu w walkę o umartwianie mojego ja. Bo moje ja to nie jest nic dobrego. Bo moje ja to jest ten grzeszny Roman. I jeżeli ten grzeszny Roman nie ma bruździć, nie ma stwarzać kłopotów, nie ma żyć w problemach i frustracjach, to jest miejsce na umartwianie tego, który jest takim problemem mojego ja. Pan Bóg mówi o tym, że najbardziej przewrotne jest serce człowieka, czyli moje i twoje. Najbardziej przewrotne. Możemy mieć swoje opinie znów na ten temat, możemy mieć opinię tego świata, jak ludzie są piękni, humanitarni i naprawdę szlachetni. Ale jeżeli jesteśmy szczerzy, to bardzo szybko stwierdzimy, że może chwilami, ale tak naprawdę wszyscy mamy problem z naszą grzesznością i z naszym ja i z naszą naturą. A więc jest pytanie, czy jestem gotowy zrezygnować z siebie i Jezusa postawić jako numer jeden w moim życiu? Nie ma innej drogi. Każda inna byłaby nielogiczna, nie działałaby. To jest jedyna droga do pokoju i do uwolnienia z tego balastu grzechu, który każdego z nas obciąża. I to jest zamiana. To nie jest zamiana, w której jest Jego duma, wchodzi teraz w miejsce mojej dumy, tak jest w świecie. Okej, dobra, bądź szefem. Moje ja schodzi na dalszy plan. Wchodzi ja kogoś innego. Duma kogoś innego. Ale tak nie jest w relacji z Jezusem. Ale w tej relacji Jego pokora zajmuje miejsce mojej dumy. I to jest piękna zamiana. Bo co się stało wcześniej? Bo ja zająłem Jego miejsce. Miejsce, które należało się do doskonałego Stworzyciela, Pana, Boga, kochającego, zająłem ja. I to ja chciałem kierować i wydawało mi się, że ja wiem najlepiej. W tym 29 wierszu czytamy, że ukojenie ma miejsce, kiedy przyjmujemy pozycję Jezusa, kiedy godzimy się dołączyć do Jego jarzma. Krótki przegląd, jak to w Jego życiu wyglądało, no bo On mówi o tym, żeby dołączyć do Jego jarzma, bo On jest cichy i pokornego serca. No, takiego nie było, jak historia długa, z wyjątkiem jednego. Nie ma żadnego innego, żadnej osobowości, żadnej Matki Teresy, żadnego świętego oznaczonego przez ludzi. Nie ma doskonałego. Każdy z nich miał wiele grzechów, ale Jezus był inny. I ja tak kilka takich wzmianek z Jego życia. Jako dziecko już, około 12 lat, pamiętamy, był im uległy. Mimo tego, że oni nie rozumieli wszystkiego, a On postępował zgodnie z wolą Boga. Kiedy przychodzi do chrztu i Jan mówi, no ale jak, przecież to jest chrzest na wyznanie grzechów, to ja powinienem być przez Ciebie ochrzczony. Pan Jezus mówi, uczyńmy wszelką powinność. On przychodzi jakby grzesznik, jak grzesznik. To jest niezwykła pokora. Wśród wielu innych grzeszników, którzy przychodzili i wiecie, tam nie było wzorcowych ludzi. Oni przychodzili, wyznawali swoje grzechy,
a każdy z nich miał niezły bagaż. I w tym całym towarzystwie Jezus utożsamia się z nimi. Nie mówi, no mnie tu na boku, bo jestem innej kategorii. A kiedy uczniowie Jana zorientowali się, czy usłyszeli od Jana Chrzciciela, że to jest Mesjasz i mówią, i idą za Jezusem i on mówi, czego szukacie? A on mówi, gdzie mieszkasz? A on mówi, chodźcie, to zobaczycie. Fajne, nie? Takie ciepłe. Przyjmuje do swojego domu. Pewnie mieli brudne nogi. Prawdopodobnie byli głodni. Nie wiem, czy byli okrzesani, ale tak czy owak, przyjmuje ich do swojego domu i zapewnia im na pewno wszystkiego, czego w tym momencie potrzebowali. Jezus im usługuje. Czytamy o tym, że on brał dzieci na ramiona. Podczas gdy uczniowie gdzieś funkcjonowali na wyższych pozycjach i mówili, gdzie tu dzieci, to mamy poważne sprawy. Pan Jezus nigdy nie tracił tej prawdziwej miłości i ciepła. Nawet z tymi małymi wiedział, w jaki sposób może im okazać miłość. I okazywać swoje uniżenie. Tego nie robią wielcy tego świata gdzieś w takich po prostu ważnych momentach jak tu. Kiedy trędowaty przychodzi, Jezus mówi, co chcesz, abym ci uczynił, abym był zdrowy. Pan Jezus mówi, chcę, bądź oczyszczony. I tak każdy uciekał przed trędowatym i trzeba było zachowywać duży dystans, aby się nie zarazić. Tak Pan Jezus dotyka tego trędowatego, tego przez każdego innego odsuwanego. To była pokora i uniżenie. I takich przykładów bardzo wiele możemy wyciągnąć z życia Jezusa. Wreszcie, kiedy został potraktowany jak najgorszy zbrodniarz, mimo tego, że przyszedł z miłością do ludzi i bezpośrednio ci, którzy z niego naigrawali i wyśmiewali i bluźnili, a Jezus się modli, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Takie jest brzemię Jezusa, niosące pokój, miłość i błogosławieństwo. Czy jesteśmy gotowi dołączyć do takiego jarzma i być do niego, stawać się do niego podobnymi? To jest droga do uwolnienia od naszych ciężarów i do ukojenia, do prawdziwej wolności. Niech was Pan Bóg błogosławi.